No i trafiliśmy do Choroszczy. Pałac gościnny na wodzie w Choroszczy. Trochę ruina. Nie będzie niczego. Albo i coś będzie. Zaraz zobaczymy. Oh.
Oh.
pieśni rycerskie związane są z Konfederacją Barską, nazywaną także pierwszym powstaniem narodowym. Konfederacja Barska 1768-1772 była zbrojnym związkiem szlachty polskiej w obronie wiary katolickiej i niepodległej Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko protektoratowi Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem Konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję. Pierwsza z pieśni, Boże łaskawy przyjmij płacz krwawy, pieśń o pomoc koronie polskiej w czasie wojny, powstała już w pierwszej połowie XVIII wieku, a zyskała na popularności właśnie w kręgach Konfederatów Barskich. Kolejna pieśń konfederacka z 1770 roku, Stawan na placu, wywodzi się spośród licznie zachowanych w rękopiśmiennych źródłach, tak zwanych szlacheckich sylwach, silvarerów, lirycznych utworów z czasów Konfederacji Barskiej. Mającą także tytuł Odważny Polak na Marsowym Polu, Adam Mickiewicz określał jako pieśń czysto rycerską i rzeczywiście była uważana za najbardziej reprezentatywny i najsłynniejszy utwór czasów konfederackich zmagań. Właśnie ta pieśń pełniła funkcję hymnu narodowego wśród barskich rycerzy walczących o wyzwolenie ojczyzny spod wpływów Imperium Carycy Katarzyny II, stając się tym samym godną poprzedniczką Mazurka Dąbrowskiego. W tym miejscu warto dodać, iż późniejszy autor tekstu Mazurka, Józef Dybicki, jako 21-letni młodzieniec walczył w szeregach Konfederatów Barskich. Ten konfederacki tryptyk zakończy Marsz Konfederatów Barskich, pieśń żołnierska o Najświętszej Maryi Pannie.
Kolejna pieśń na uroczystość w Koronle powstała na okoliczność manifestu zjazdu jedności Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Koronle w dniu 10 października 1861 roku na fali ówczesnych nastrojów politycznych w Królestwie Polskim pod Chorodłem odbyła się ogromna, jak na owe czasy, 10-tysięczna manifestacja ludności rozmaitych stanów i wyznań. Przybyłej tu z różnych części Rzeczpospolitej dla uczczenia 448. rocznicy Unii Chorodelskiej. Organizatorzy zjazdu chorodelskiego starali się wykorzystać rocznicę Unii z 1413 roku do podkreślenia dobrowolnego połączenia narodów pod berłem polskim Władysława Jagiełły. Nawiązano więc do idei pokojowej Unii Narodów Litwy, Rusi i Korony, zastępującej podboje i zwycięstwa silniejszych nad słabszymi. Koncert zakończy, a jednocześnie będzie zaproszeniem do marszowego udania się na pokaz rekonstrukcyjny. Psalm za króla idącego na wojnę wydany w 1792 roku w zbiorze pieśni nabożnych Franciszka Karpińskiego. Starosielski wraz z pośpiewacze w swoim repertuarze propaguje twórczość Franciszka Karpińskiego, tworzącego swoje pieśni nabożne w Białymstoku, a być może także w Choroszczy, będąc w gościnie u Izabeli Flanickiej z Poniatowskiej. Po koncercie i pokazach rekonstrukcyjnych zapraszamy do nabycia wydanych z ubiegłym roku płyt zespołu z pieśniami rycerskimi oraz pieśniami nabożnymi Franciszka Karpińskiego.
zdumiewająco przybycie i zapraszamy na pokazy rekonstrukcyjne. Jest trochę ciepło, pewne instrumenty się psuły, ale mam nadzieję, że koncert się skończył. Była odsłona taka kulturowo-historyczna, coś dla ucha i dla ducha, a my bardziej tak no, militarnie, historycznie. Przybyliśmy tutaj na zaproszenie zacnych naszych kolegów z Bractwa Śpiewaczego, więc cieszy nas to bardzo. Chętnie przybyliśmy na to wyzwanie. A oczywiście w tak zacnym miejscu tutaj przy Pałacyku w Choroszczy zawsze chętnie wystąpimy, bo klimat jest. My jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej, odtwarzamy głównie XVII wiek, choć zdarza się, że nie tylko. Nazywamy się Komputowa Chorągiew Stefana Czarnieckiego. Komputowa, czyli od słowa komput, czyli na etacie państwowym jesteśmy. I to właśnie to słowo klucz Stefana Czarnieckiego, bo oczywiście Stefan Czarniecki był też właścicielem starostwa tykocińskiego i wtedy jeszcze wsi Białystok. Państwu pokażemy tutaj troszeczkę, może jakieś kilka wystrzałów zrobimy historycznych i może też jakiś pojedynek szablowy pokażemy, bo widzę, że tutaj troszeczkę i młodzieży takiej w różnym wieku jest, młodszych i starszych, więc skoro wytrzymali na koncercie, to myślę, że teraz też wytrzymają, a poza tym trzeba kultywować tradycje i kulturę, ale również i sprawy militarne, gdyż nigdy nie wiadomo, co się w życiu może przydać, a jak to Kaczmarski śpiewał w klimacie XVII-wiecznym, ucz się siodła szabli dzbana, a poznają w tobie pana, więc też warto takie tutaj pamiętać o tym i pewne rzeczy wdrażać w życie od najmłodszych lat. Cóż, tak, my jesteśmy ubrani bardzo różnie, w żupany, może kolega przyniesie ferezję, to pokażę jeszcze właśnie, na czym polega ferezja. Szybciutko taki przekrój naszego stroju historycznego, czapka, która jest naturalnego jakiegoś tam futerka, pióra bardzo ważne, tu sterczące, najczęściej z ptaka drapieżnego, często gdzieś sprowadzano też pióra ze świata, z ptaków też egzotycznych. Proszę, tutaj wierzchnia ferezja, w którą normalnie jesteśmy ubrani, to nieprzypadkowa, gdyż część z Państwa kojarzy się to może z Jagiellonią, naszą Białystok, ale to są barwy województwa podlaskiego historyczne, dlatego my byliśmy pierwsi i właśnie stąd takie kolory. Dlatego gdzie nie zajedziemy, chorągiew nasza jest w tej barwie i ferezje nasze też są właśnie w takich barwach żółto-czerwonych. Tutaj też mamy na sobie już później żupany. Wszystko jest szyte z materiałów naturalnych, wełna, len i do tego dochodzą oczywiście pod żupanem spodnie i koszula też bawełniana albo lniana. Ja akurat mam lnianą. I oporządzenie takie typowe na pole walki, no chyba zacznę od najważniejszego, czyli szabla. Szabla to nierozerwalny związek żołnierza, szlachcica tradycji polskiej. Generalnie szlachcic nie rozstawał się z szablą, zawsze z nią wszędzie praktycznie chadzał. Bardzo, bardzo ważny element, tak jak wcześniej historycznie miecz, który też no, przypominał swoim kształtem też i krzyż. Tak samo i do szabli później z wielkim szacunkiem również się odnoszono. Szable już były w XVII wieku w bardzo różnych typach. Ja mam tutaj typ szabli z rękojeścią otwartą, pierwsza połowa XVII wieku. Tutaj taka szabelka. Kolega na przykład tutaj ma szable z paluchem, następny też ma z paluchem. To już taka szabla husarska, docięć z konia. Paluch był bardzo dobry. Tutaj kolega
Michał ma już karabelkę, taka bardziej paradna szabla, gdzie się chodziło na bale i jakieś tam przyjęcia, więc taka bardziej paradna, ale oczywiście też można było walczyć taką szablą jak najbardziej. Do tego jeszcze broń palna, czyli rusznice nasze XVII-wieczne z zamkami akurat lontowymi. Gdyż w XVII wieku funkcjonowały zamki właśnie, zamki lątowe, zamki kołowe i zamki skałkowe. No chyba tak, żeby było, mimo tej rozwiniętej techniki, to ten bardzo prosty zamek lątowy był dość skuteczny, gdyż ląd żarzył się nawet no, w takich już wilgotnym klimacie czy przy lekkim deszczu, a skałka, już na przykład skałkowy zamek przy wilgotnym powietrzu praktycznie przestawał funkcjonować. Cóż jeszcze, co na sobie mam, to jest ładownica na ładunki prochowe, tutaj mam takie cukiereczki, to jest prochownica na proch czarny, oczywiście jakiś nóż podstawowy, bo nożem to można nawet i zupę zjeść, no i tak zwane kaletki, czyli na nasze takie podstawowe rzeczy, które potrzebne były do życia obozowego bądź też wojennego, różnie bywało, więc to wszystko było potrzebne. Pas, który chronił żupan, nie mylić z pasem kontuszowym, gdyż pas kontuszowy to już późniejsza epoka, ale to oczywiście też w nawiązaniu do tradycji szlacheckiej pojawił się pas kontuszowy, ale to w nawiązaniu do tego wcześniejszego, i szabla oczywiście też na takim pasku specjalnym, który nazywa się rabciami. To chyba tyle wstępnie. Cóż, to może jakieś wystrzały na początek. Mamy zachowane XVII-wieczne przekazy, musztry bojowej, historycznej. Cała komenda jest chodzenia, jak i też ładowania. Wszystko się zachowało, więc można dotrzeć do tych materiałów jak najbardziej. My tutaj również korzystamy z tego i podam komendę właśnie XVII-wieczną. No to zacznę. Ląty odpalić. Ląd, proszę Państwa, będę trochę komentował po drodze. Ląd to jest sznurek bawełniany nasączony saletrą. On się po prostu bardzo dobrze pali. Tli się sam cały czas, on nie gaśnie. Przy wietrze nawet tli się bardzo dobrze. Tutaj koledzy używają pewnie jakiegoś historycznego krzesiwa z domieszką gazu, więc jak najbardziej radzą sobie. No, ląd trzeba odmuchać, rozkręcić, on właśnie musi się rozżarzyć. I za chwilę ląty będą gotowe do odpalenia, znaczy do odpalenia rusznicy. Tutaj kolegi Michała jeszcze widzę, troszeczkę trzeba chyba dmuchnąć bardziej ten ląd. Jak tam, ląty odpalone? Odpalone. Pali się. Podsypać ponewkę. Ponewka, następny element przy rusznicy czarnoprochowej. Znamy pewnie powiedzenie, coś tam spaliło na panewce, prawda? Bywa, że spali na panewce, czyli coś tam nie udało się generalnie. Tak samo i tutaj przy rusznicy proch na panewce spali, a rusznica nie wypali. Często tak się zdarzało. W bitwie pod Beresteczkiem, w wojnach z Ukrainą właśnie, była lufa nabita cała prawie aż po koniec lufy. Żołnierz nabijał w erworze walki przy hałasie. Nawet nie miał pojęcia, że nie strzelała lufa, tylko mechanicznie cały czas właśnie nabijał lufę i była prawie cała właśnie zakorkowana ładunkami. Więc po prostu gdzieś tam jakiś nastąpił zatknięcie lufy i niestety to nie strzelało. Rusznica do naboju do lewej nogi. Dobywaj prochu, weź ładunek. I tutaj moment, o to pożyczę swego. Tutaj jest ten moment, żeby, proszę Państwa, właśnie żołnierz posmakował tak zwanego prochu, bo odgryzając ładunek, proszę bardzo, odgryzamy ładunki i chcąc nie chcąc gdzieś tam zawsze ustami tego prochu się dotknie. Podsypuj prochem. I oczywiście broń ładowana od przodowo przez kilkaset lat, od momentu wynalezienia praktycznie prochu,
aż do połowy XIX wieku, tak troszeczkę uogólnie. Broń, pistolety, różnego rodzaju właśnie broń palną typu rusznica, arkebus, muszkiet. Wszystko nabijało się od przodowo. Jakieś garłacze trzeba było przez lufę nabić. Dobywaj z templa. A, kłaku włóż jeszcze, tak? Bo nie wiem, czy włożone. Kłaku włóż, dobywaj z templa. A to stempel potrzebny jeszcze. Po ostatniej wizycie naszej historycznej zaskoczył nas deszcz i kolega nie może wyjąć normalnie stempla ze swojej rusznicy. Trzeba poczekać, aż właśnie rusznica troszeczkę wyschnie bardziej. Różne takie właśnie historie się zdarzały. Weź rusznicę. Przybite? Weź rusznicę. Fasuj ląd w kurek. Ja na chwilę mikrofon wyłączę, jako że wystrzały są takie mało skopane. Przypasz do polewki. Uprzedzam dzieciaczki małe, że to troszeczkę poczy. Odmokaj ląd. Fasuj konewczy. Mieszaj. Dziękuję bardzo, ale pierwsze wystrzały takie jakieś nieśmiałe, że tak powiem. Zaraz się może poprawimy troszeczkę. To proszę nabijać bez komendy. Także tutaj koledzy nabiją i proszę Państwa, skąd takie niespodzianki właśnie i wielka rola husarii w XVII wieku? Proszę zwrócić uwagę, nabijanie broni czarnoprochowej to jest trochę czasochłonne. Można było tak 3 strzały na minutę oddać. Tak samo i armatę, żeby nabić, to też troszeczkę czasu wymagało. Później powoli to już szło do przodu, bo na przykład do armaty zaczęto stosować chociażby już ładunek zespolony, od razu ładunek prochowy z kulą. No, różne były już takie udoskonalenia, ale to trwało, a konnica jechała bardzo szybko. No i oczywiście przerażała i trzeba było generalnie uważać na to wszystko. Choć ogień ciągły można było prowadzić dość dobrze przy wykorzystaniu właśnie szeregów rzędów. Przypuśćmy, że tutaj w szeregu nas stoi 4, ale weźmy jeszcze 6, 10 i 10 jeszcze do tyłu za każdym z nas i wtedy taki 10 na 10, taki czworobok mógł ciągły ogień prowadzić. Po wystrzeleniu pierwszy szereg wędrował za następne szeregi i ogień był prowadzony ciągle. I teraz zrobimy taki właśnie manewr, to się nazywa kontrmarszem. Kontrmarsz można było prowadzić ofensywny i defensywny. To zrobimy tak. Nabite. W lewo staw się. Na prawo zachodź. Postępuj. Stój. Rozprzestrzenić rząd do tyłu troszeczkę. I zrobimy kontrmarsz defensywny. Czyli po każdym strzale pierwszy szereg. Trudno nazwać szeregiem, no ale powiedzmy tutaj w tym momencie ja stanę jako drugi, przynajmniej na sekundę do szeregu. Po każdym wystrzale strzelający przechodzi do tyłu za szeregi. Więc pierwszy szereg, fasłon w kurek. Przypasz do panewki. Odmuchaj ląd. Otwórz panewkę. Mierzaj. Pol!
Pasterny szereg, pasło szereg. Pasło polewki. Odpłokaj ląd. Otwórz polewkę. Wjeżdżaj. Chodź. Raz, dwa. I tak oto, proszę Państwa, niestety te ogniste pioruny, co tam strzelają, trochę straszą nam dzieci. Niestety tak to już jest, ale powiem im wcześniej, oswoją się z bronią palną, tym lepiej. Pierwsze kontakty z bronią palną i z hukami, z wybuchami są trudne, ale to już potem będzie tylko lepiej. Ja wrócę do formacji naszej kontrmarszu defensywnego, jak Państwo zauważyli, strzelając, cała ekipa cofnęła się tutaj nam, więc tak to się stało. No to proszę bardzo, postępuj, naprzód postępuj. Na prawo zachodź. Stój. W prawo staw się. A, prawo. Słoma, siano. Naprzód postępuj. Stój. Obróć się całe. No i teraz poproszę tutaj jednego z panów do troszeczkę stoczymy mały pojedynek szablowy. Szabla była bardzo ważnym elementem. Polecam, kto jeszcze nie oglądał tutaj, myślę, że zacne historyczne grono, więc kto nie oglądał, to polecam oczywiście Zrodzeni do szabli. Bardzo, bardzo, bardzo fajny film o szabli. Generalnie to w ogóle mamy za mało historycznych, dobrych filmów. Gdzie można zobaczyć piękno oręża naszego polskiego, a my tutaj troszeczkę skrzyżujemy szablę. Szabla była bardzo dobrą bronią, myślę, że nawet lepszą od różnych zachodnich pałaszy, rapierów, gdyż była szybka. Szabla jest szybką bronią i jeszcze o ile była stosunkowo lekka, no to naprawdę była zabójcza broń. Oczywiście, kiedy była bardzo ostra. Nasze szable nie są aż tak ostre, my ich specjalnie nie ostrzymy. Moja na przykład jest dość taka tępa i zbita, bo ona na wielu wojnach już była i różne pojedynki toczyła, więc to nie jest taka prosta sprawa, ale właśnie można ją wyostrzyć na ostro i delikatne nawet gdzieś pociągnięcie powoduje ranę taką ciętą i wtedy jest już trudno gojąca się to bardzo rana. No i ranny żołnierz praktycznie jest wyeliminowany z jakichkolwiek działań wojennych. Generalnie, proszę Państwa, atakowało się jakby, no, walcząc. Atakowało się na głowę, na ramiona, prawa, lewa. Były cięcia jeszcze oddolne, takie tak zwane senatorskie. Można było tutaj różne taktyki stosować, odpchnięcia, jakieś zajścia i tak dalej, podejścia. My tutaj troszeczkę machniemy w wolniejszym tempie i potem może troszeczkę lekko przyspieszymy. Jak widać, rękawice skórzane założyliśmy, żeby chronić też dłonie. Często się zdarza, że gdzieś tam końcówką szabli po prostu zawadzimy o dłoń. Oczywiście też musimy ćwiczyć, żeby też nie zrobić sobie krzywdy, bo to nie jest taka prosta sprawa. Tak jak się tak. Się ten. Witamy. Chowa się tutaj do naszych.
Także proszę Państwa, różnie to bywało. Fechtowanie to nie jest prosta sprawa. Praca ręki i oczywiście praca nóg. Jak przy każdym sporcie walki, praca nóg jest bardzo ważna, ale to tak na marginesie. Jak widać też jest taka rozgrzewająca. Bo dzisiaj chłodny dzień, to trzeba się rozgrzać. To może, żeby nie było, że ja nie strzelam, to też coś tam załadujemy, prawda? Albo beze mnie. Ładować bez komendy. Po ładunku. Także polecam też trylogię Sienkiewiczowską. Dawne nawet filmy. Dioski na przykład, bardzo fajne, nie wiem, czy kojarzymy taką scenę tam, gdzie on walczy z Turkiem na murze zamkowym. Bardzo ładna scena szablowa. Na tą chwilę czas odtwórstwa bardzo ładnie zrobiona. No to tak też na marginesie. Koledzy tu już nabijają. My proszę Państwa za chwilę tu salwą zakończymy nasz pokaz historyczny, oczywiście zostajemy do Państwa dyspozycji, jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcia, czy jakiś tutaj młodzian bądź młoda panna będzie chciała skrzyżować szablę, to też można przyjść i nawet zrobić zdjęcie również z nami, więc będziemy tutaj jeszcze jakiś czas zostaniemy w tej tutaj sympatycznej aurze czasów branickich. No tutaj jako, że historycznie to i Chorosz leżała, czy należała do Paców, no to z podwójną radością też w Choroszczy tutaj przybywam. To taki już prywatną tutaj taką jeszcze wywód stwierdzę. Nabite! Chodź tu od kurek! Przypasz do panewki! Odmuchaj ląd! Bierzaj! Od prawego! Chodź! Także jak widać, wojsko się rozgrzewa, jest już coraz lepiej. My dziękujemy Państwu, czapki z głów, kłaniamy się i pozdrawiamy serdecznie. I kto ma ochotę, to zapraszamy przyjść, zobaczyć, pomacać stroje naszych kolegów, żołnierzy, zdjęcie zrobić. Tak, zapraszamy serdecznie. Trochę ciepło. Tak, na pewno, dzisiaj zdecydowanie. Proszę, stawajcie szybko tu koło kolegów. Proszę. Trzymaj szablę. Tak na ramię. Tak. Ciepła jeszcze strzela. Jak często strzela, to jest gorąca nawet. Nawet trzeba studzić po tym. Bo często dochodzi do samozapłonu. Super. Już, proszę bardzo. Teraz mamusia?